Odczekaj. Dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej. Witam Państwa w naszym cotygodniowym prawie do niuansu. Niuansu, którego w czasach polaryzacji potrzebujemy jak powietrza, ale bez Państwa nic by nam się nie udało. Dzięki Państwa wsparciu, dzięki Państwa subskrypcjom, dzięki darowiznom cyklicznym jesteśmy w stanie robić to, co Państwo tak lubią i cenią coraz bardziej. Wyniki mamy znakomite w ostatnim czasie, za co Państwu serdecznie dziękuję. I proszę Państwa, dzisiaj gościmy osobę wyjątkową. Pan Marek Jurek, dzień dobry. Dzień dobry, nie wiem, od czego jestem wyjątkiem. No ale... zaraz porozmawiamy o tym. Były marszałek Sejmu, wieloletni polityk, 30 lat III RP bez Pana postać nie obędzie. Publicysta, historyk, tłumacz aktualnie, raczej intelektualnie się pan teraz pracuje, pan intelektualnie. Pewnie wiele osób się zdziwi, dlaczego my rozmawiamy w ogóle, to może taki dobry początek. Ja powiem tak, wyłóżmy wszystko na stół, dzieli nas w kwestiach światopoglądowych praktycznie wszystko, od aborcji przez eutanazję i związki par jednopłciowych, prawdopodobnie w niczym się nie zgadzamy, ale tym bardziej chciałem porozmawiać z panem i tym bardziej chciałem zaprosić, ponieważ moje pierwsze pytanie dotyczy polaryzacji tej polskiej, to znaczy my mieliśmy kilkukrotnie szansę porozmawiać. Nasze rozmowy przebiegały w sposób, tak jak dzisiaj, prawda, rozmawiamy kulturalnie, prawda, wiedząc doskonale o różnicach między nami. Jakby pan powiedział, jak pan patrzy, może tak na dobry początek, na tę polaryzację, skrajną polaryzację debaty publicznej w Polsce, która od 7 lat wyłącznie postępuje? No, ja to traktuję jako rozpad politycznej wspólnoty narodu, bo to tak działa, jak wiadomo, mówiąc o efektach. Efekty są takie, że jedyną wspólnotą, taką zamierzającą się, ona jeszcze kiedyś działa, nie wiem, czy ona nadal działa, to się przekonamy w najbliższym czasie, to jest taka wspólnota cynizmu, kiedy politycy mogą jakiś deal zrobić, na przykład, nie wiem, rozwiązać parlament, bo ustalą, że to jest to momentum, kiedy jednym i drugim jest na rękę i tak dalej. Natomiast głębsze porozumienie, czy strzeżenie tego, co powinno być wspólne, czy w ogóle, bo poza wszystkim, to życie publiczne jest wyrazem wspólnoty losu, naród jest wspólnotą losu i tak dalej, więc sam fakt życia razem to jest jakaś przesłanka do tego, żeby rozwiązywać choćby problemy, które z tego wynikają, ale to coraz bardziej zanika, z tym, że co jest ciekawe, to nie jest w żadnym wypadku kwestia różnic, nie przede wszystkim kwestia różnic poglądów, tak? Raczej poglądy idą za tym, mogę o tym powiedzieć, ale walki o władzę przede wszystkim. I jak spojrzymy historycznie, to często bardzo najbardziej, choćby na społeczeństwa totalitarne, chociaż to nie jest dobry przykład w tym wypadku, ale do najbardziej brutalnych walk dochodziło często między konkurentami o zarządzanie tym samym orędziem, tym samym kierunkiem polityki i tak dalej. Wówczas trzeba wyjaskrawiać różnice, bo trzeba je po części tworzyć i tak dalej. Natomiast moim zdaniem to nie jest kwestia, niech pan weźmie przykład Donalda Tuska. Ja napisałem o nim taki duży tekst o tym, jak piękne rzeczy Donald Tusk mówił w latach, ja je nazywam latami nadziei, bo jak mówimy dzisiaj o tym rozpadzie konsensusu... Nawiązując do klasyka francuskiego. To do pamiętnika nadziei. Lata nadziei to jest świetna książka Stanisława Mackiewicza. Napisana po emigracji, znaczy na emigracji, ale już po zakończeniu rządu, przed przyjazdem, bo potem Zielone Oczy, to jest druga wersja niejako tej samej książki, ale to nie chodzi mi o... A chociaż może to... Ale wracając do to, co napisałem, to może było rzeczywiście pamiętnik nadziei, bo ja traktuję te lata, które nastąpiły, wie pan, te dwulecie, które nastąpiło po aferze Rywina,
aż do wyborów 2005 roku, jako taki wielki czas nadziei, że coś się zdarzy, jakoś Polska zacznie się zmieniać i tak dalej. Przy czym muszę powiedzieć, że ja w tamtych czasach byłem wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, ale absolutnie ja nie jestem sierotą po PiS-ie, ja nie miałem nigdy do PiS-u złudzeń. Nie uważałem, że właśnie dzieli nas bardzo zasadnicza różnica ideowa i nawet jeżeli nam współpracując i tak dalej, tam z wieloma ludźmi miałem dobre relacje, to akurat ta nadzieja to wcale nie była nadzieja na umorzenie sporów, tylko że w tych latach 2000-2003-2005 parlament potrafił w bardzo wielu sprawach, od sprawy uczciwości debaty publicznej, tej afery Rywina i przebieg śledztwa po sprawie integracji europejskiej, zajmować stanowisko wspólne, często zadziwiająco wspólne. Zresztą jak potem byłem marszałkiem Sejmu, to może to dziwne jakieś, ale mi największą satysfakcję sprawiało, kiedy można doprowadzić do jakiegoś wspólnego stanowiska, które z jednej strony jest nowe, a z drugiej zyskuje szeroką akceptację. Ja mówiłem wtedy, w tych latach 3-5, że po raz pierwszy mam takie uczucie, którego nie było przez te pierwsze 12 lat niepodległości, że normalny nauczyciel, policjant, urzędnik pracujący gdzieś w urzędzie wojewódzkim na przykład, po raz pierwszy ma chyba poczucie, że wie, na czym polega racja, jakich racji broni jego państwo, czyli że racja stanu zaczyna się materializować i tak dalej. W tamtych czasach, wracam do Donalda Tuska, Tusk mówił na przykład, że on nie jest w stanie zrozumieć, ale nie pan naprawdę, jak sięgnie i to przeczyta, że on nie jest w stanie zrozumieć, jak jakikolwiek polski polityk mógłby się cieszyć ze zwycięstwa konstytucji dla Europy. Że Miller ogłupia społeczeństwo, twierdząc, że kto krytykuje konstytucję dla Europy, kto broni systemu nicejskiego, systemu głosowania, ten chce Polskę wyprowadzić z Unii. To są dwie różne rzeczy. Unia doskonale może funkcjonować bez konstytucji dla Europy, czyli no powiedzmy sobie bez traktatu lizbońskiego, on w 90%, poza tam tytułem i tą ornamentyką, to on skonsumował ten i Tusk mówił wtedy takie rzeczy. Na co mówi dzisiaj? Dzisiaj dla Tuska każda krytyka władz Unii Europejskiej jest tym, jak oni nazywają, wyprowadzaniem i tak dalej, no, dlatego, kontekst że... kontekst się zmienił, wie pan, no przecież jednak się zmieniło, ale wobec tego dobrze, to już pan o Tusku dwa słowa kontekst powiedział, się bez ale z Kaczyńskim zmienia. Też pan kontekst nie poszedł. Kontekst się bez przerwy może, zmienia, ale może, kryteria... Może ja powiem, ja przypomnę, myślę, że dla słuchaczy przypomnę państwu, że pan Marek Jurek... Pierwsza rzecz, która zaskakuje, to że pan nadal nie jest w PiS-ie. No, dla osób, które tak z grubsza przyglądają się polityce, to stwierdziłyby, że no, może nie we wszystkim pan się zgadza z Jarosławem Kaczyńskim, ale jednak nie jest pan tak odległy od jego agendy. A druga rzecz, że wybrał pan taką rolę dla siebie, która, no wie pan, po 2015 roku wydawałoby się, że przyszły pana czasy i że pan może no, stać się, przepraszam za to słowo, beneficjentem jakimś politycznym tego, co się dzieje, no a tak się nie stało. No, sam pan widzi, że osoby, które no, nie miały za sobą tej drogi od 1989 roku, łacnie wskoczyły na pociąg z fruktami politycznymi, jadą nim pełną parą do tej pory, a pan co, został na peronie? Wie pan, ja bardzo nie lubię porównywania wolnej Polski do PRL-u, ale materialne podobieństwa pewnych zjawisk warto rejestrować. Tym bardziej, że one są zakorzenione w świadomości społecznej. Jeżeli pewne struktury mentalne się przenoszą albo wręcz odżywają, wolny już Polsce. No ale i to trochę pan tak jest. Porównuje Polskę PiS-u do PRL-u? Nie, absolutnie. Dzisiaj... życie publiczne. Dzisiaj wie pan, trochę tak jest, żeby się zaangażować w życie polityczne, to jak to się mówi, trzeba zapisać do partii. Obojętnie jakiej. Do partii, która też w ograniczonym stopniu jest wewnątrz sterowna, bo na ogół no, partiom podpowiadają, partiami sterują doradcy medialni, którzy mówią, czego społeczeństwo oczekuje i tak dalej, czy tam elektorat, nisza, nie wiadomo co i co należałoby zrobić. Tak naprawdę bardzo często, ja obserwuję, dam pan taki jeden neutralny, jak sądzę, przykład, no kwestia wojny na Ukrainie, która jest bez przerwy, w prasie amerykańskiej ona jest bez przerwy dyskutowana, we Francji jest dyskutowana, wszędzie. No wszędzie. U nas żadnej debaty poważnej w parlamencie na ten temat nie ma. No uznano, że jest konsensus. Ale konsensus jest, no konsensus, że jesteśmy za ocaleniem niepodległości Ukrainy, to jest jasne, bo to jest element polskiej racji stanu, jak w ogóle utrwalenie
zmian, które po rozpadzie Związku Sowieckiego nastąpiły na wschodzie i w ogóle. I to jest tak, no ale pytanie, jak się odnieść, nie wiem, tam do propozycji pokojowych włoskich i tak dalej. Czy to dobrze, że Amerykanie ograniczają broń dalekiego zasięgu, czy źle i tak dalej. No na ten temat, w jakich warunkach może skończyć się wojna, na ten temat żadnej debaty nie ma, bo ja mam wrażenie, wie pan, to że generalnie ktoś, kto zostaje dzisiaj posłem, on nie zostaje po to, żeby prowadzić politykę, tylko żeby być w polityce. I poziom tej... Może to niemodny pogląd. Ja jeszcze raz ponowię to pytanie. Wojna wybuchła luty 2022. Ale to się odnosi do każdej innej sprawy. A pan nie idzie z Kaczyńskim od 2015 roku, powiedzmy, prawda? A nawet wcześniej pewnie. Nie, no myśmy mieli w 2012 roku. Tak, porozumienie. Prawica zawarła porozumienie, one funkcjonowały do wyborów parlamentarnych. I co się wtedy stało? Nasze porozumienie zostało złamane, no nie będę do tego wracał, bo jesteśmy przed wyborami tej historii już nie będę omawiał i no nie, po wyborach żeby zrozumieć, czy chodzi o ideę, czy przypadkiem nie chodzi, tak jak to często pan mówi o tej wspólnocie cynizmu, nie chodzi po prostu o to, że no, ambicje osobiste odegrały pierwszoplanową rolę, chęć jakiegoś personalnego rewanżu i idea została odsunięta na bok. Nie, ja myślę, wie pan, jeżeli chodzi o PiS, ja uważam, że Jarosław Kaczyński jest wybitnym politykiem, który zrobił coś, czego nie udało się innym, to znaczy rzeczywiście efektownie zjednoczył dużą część elektoratu prawicowego. I to już abstrahując od polityki i tak dalej, to samo w sobie to jest wielkim osiągnięciem, bo my w Polsce często zapominamy, że partie polityczne poza wszystkim są instytucjami. Mhm. I one nie tylko służą jakiejś części społeczeństwa jako wyraz jego poglądów, ale służą państwu, no bo bez zorganizowanej opinii publicznej no, demokracja nie jest w stanie działać. Więc mówię, on dokonał bardzo wielkiej rzeczy, natomiast nas głęboko różni filozofia polityczna. Nie wiem, czy dla pana to będzie bardzo jasne. To co powiem słuchaczom, pewnie trzeba by dłużej objaśnić. Proszę, objaśnię. Jest taka książka René Remonde, Prawicy we Francji. Tak. Gdzie on pokazuje, że chociaż prawica na ogół występuje razem powołuje rządy, bo było wiele takich rządów, no może niewiele, ale jak na przykład spojrzymy na pierwsze rządy Piątej Republiki, no to w gruncie rzeczy to prawie był sojusz tych trzech prawic. Oczywiście łatwiej się jednoczyć w opozycji niż tego. No i krótko mówiąc, no Remond mówi rzecz, że jest prawica liberalna, ta, dla której, prawda, istotny jest wolny rynek, ochrona wolności indywidualnej, czy inicjatywy indywidualnej i tak dalej, hamowanie etatyzmu, ingerencji państwa w gospodarkę i tak dalej, no w pewnym umownej takiej redukcji możemy mieć prawica kapitalistyczna. To jest pierwsza. Jest prawica tradycyjna, ta, która się wywodzi z tego pierwotnego zdefiniowania konserwatyzmu i liberalizmu, czyli prawicy i lewicy w czasach rewolucji francuskiej, no, która wierzy w prawa podstawowe, opiekuńczą funkcję państwa, wspólnotę narodową, ład moralny, sankcjonowany religijnie, albo tak to ładnie Madirao napisał, albo wiarą i wiedzą, albo przeczuciem, że jest jakiś ład moralny. No, jedni uważają, że on jest skodyfikowany i objaśniany, inni, że jest, ale i tak dalej, i polityka jest obroną ładu społecznego i tak dalej. No jest trzeci rodzaj prawicy, który we Francji kojarzy z golizmem, i to jest ta prawica bonapartystowska, cezarystyczna, ja to nazywam radykalna centroprawica, prawica władzy i tak dalej. No i teraz PiS jest przede wszystkim partią radykalnej centroprawicy, która, mówię, to partią, z którą, mówię, kierunek ideowy taki jak mój, mógł prowadzić dialog, współpracować i tak dalej, ale to jest inne stanowisko. Natomiast jeżeli mówiąc najkrócej o ostatnich 6 latach, co nas różniło? Trzy rzeczy. Przede wszystkim sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Ja mówię chronologicznie, bo to nie co do ważności. Sprawa Trybunału Konstytucyjnego, uważam za ogromny,
ogromny błąd, że tutaj, krótko mówiąc, no myślę, że jeżeli pan podkreśla nasze różnice, to PiS zrobił ogromną przysługę ludziom o pańskich poglądach. Znaczy zdewastować, że jeżeli pewnego dnia nastąpi zmiana polityczna, to zdewastować cały pozytywny dorobek orzecznictwa konstytucyjnego do 2015 roku. Przy czym przypomnę, bo zaraz do drugiej kwestii przejdę, że o ile na przykład to orzeczenie Trybunału z 1997 roku o tym, że prawo do życia jest no, wymogiem praworządnej demokracji, dlatego że trudno mówić o prawach powszechnych, tam gdzie jakaś część społeczeństwa nie ma prawa się urodzić i tak dalej. To 97 rok, są czas profesora Cole, Zamierzchła i tak dalej. Ale orzeczenie na temat prawa szpitali i to takiego instytucjonalnego, kolektywnego prawa do sprzeciwu sumienia. Szpital może być strefą życia. Szpital może powiedzieć, no nasz szpital nie, dzieciobójstwa prenatalnego tutaj państwo mieć nie będziecie i tak dalej. To jest orzeczenie z czasów prezesury profesora Rzeplińskiego tuż przed, no, z końca rządów Platformy, mówiąc analogicznie, no, jeżeli chodzi o okres, jest 2015 rok i tak dalej. No ale wniosek, jaki pan z tego wysnuwa? I całe to, wie pan, no, idąc dalej, no też bardzo ważne dla suwerenności, bo o tym też pewnie będziemy rozmawiać, orzecznictwo z lat 2003-2006-2007 dotyczące kompetencji instytucji europejskiej i tak dalej. No przecież te dwa ostatnie orzeczenia, które wywołały tyle hałasu i tak dalej, to znaczy o prawie do życia i o nadrzędności Konstytucji Rzeczypospolitej w porządku prawnym, no to jest tak naprawdę powtórzenie orzeczeń z 97 roku, jeżeli chodzi o suwerenność z czasów akcesji i tak dalej. To dla państwa powiem, bo bardzo proszę. Niektórych to może zaskoczyć, tak, po prostu. Tak. Od 2015 roku jest pan krytykiem. Jest pan krytykiem tego, co PiS zrobił z Trybunałem Konstytucyjnym. Czyli krótko mówiąc, pan krytykuje PiS za to, że zdemolował Trybunał Konstytucyjny. Znaczy, ja bardzo żałuję, że ten Trybunał nie podjął tych orzeczeń, które ostatnio podjął w pełnym majestacie Rzeczpospolitej, w składzie podobnym, dlatego że chociaż opozycja urządza tutaj no, takie skandaliczne bewery, to tak naprawdę kwestionuje skład Trybunału, który został powołany we wtórnym wyniku demokratycznych wyborów, bo ten skład dzisiaj może o dwa miejsca by się różnił, ale ten Trybunał miałby ten sam kierunek, taką samą zdolność bez... I w tym sensie mówię, że niestety ta cała historia wyrządziła ogromną przysługę opozycji, dlatego że orzecznictwo konstytucyjne utwierdzałoby główne kierunki polityki prawicy, gdyby nie cała ta historia. No, historia druga sprawa, o której... To ja tylko pana zacytuję, tutaj w książce pana 100 godzin samotności, no, to jest zbiór tekstów, napisał pan takie zdanie: dziś w Trybunale byłoby tylko, to jest cudzysłów, tylko 73% sędziów powołanych przez obecną większość, ale Trybunał miałby 100% należnego autorytetu. Czy było warto rezygnować z tej perspektywy dla trzech stanowisk więcej? Pytanie jest retoryczne. No tak. Ale mówię, no to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest sprawa prawa do życia. No, w tej książce też pan znajdzie to stwierdzenie, że po tym słynnym wywiadzie, ja nie wiem, czy on był dla, nie, to nie był dla czeskiej, nie, to był na temat tej ustawy przez Partię Piratów przygotowaną w Czechach, chyba dla Wprostu czy dla kogoś, prezesa Kaczyńskiego, to Polska ma szansę być pierwszym krajem, w którym będzie współegzystować tak zwany, jak to mówią przeciwnicy prawa do życia, całkowity zakaz aborcji, ten potwór CZA i całkowita swoboda. Tak naprawdę. Bo pan uważa, że można zaostrzamy prawo, ale komentuję ale fakty są tylko takie, że... Przede wszystkim no, obowiązkiem większości parlamentarnej było wziąć odpowiedzialność, potraktować poważnie inicjatywę społeczną i rozpatrzyć w parlamencie i projekt ustawy Stop Aborcji, projekt ustawy Zatrzymaj Aborcję. No, to były dwa różne projekty.
I parlament powinien był to rozpatrzyć właśnie wykonując orzeczenie z 28 maja 1997 roku. Oczywiście, że dziś ta radykalna centroprawica, która ma większość w parlamencie, nie ma łatwo, no bo ja sam widziałem, jakie tam jest gorzej niż wtedy, kiedy ja byłem marszałkiem. Wie pan, ja byłem, ja jestem... Ale oni nie mówią panu, co się pan czepia? Przepraszam za to sformułowanie kolekcjonalne. Co się pan czepia? Nareszcie zdobyliśmy władzę, nareszcie odsunęliśmy tych liberałów, lewicy. Opozycji. Z opozycją znacznie gorzej, bo wie pan, to co mnie uderzało, jak byłem marszałkiem, to że to była, wtedy się zaczęła opozycja wrzasku. I co było ciekawe, to nie krzyczeli posłowie z tylnych ław Platformy, bo to byli na ogół spokojni, kulturalni ludzie i tak dalej, tylko najbardziej krzyczeli ci, którzy potem porobili największe kariery. Sławek Nowak był na przykład, no tak, dosłownie krzyczał i tak dalej. Bardzo też taka nerwowo często reagowała pani premier Kopacz i tak w sposób, no, w tym sensie nieparlamentarny, że nie z trybuny, tylko z ław i tak dalej. I to była, no mówię, każda próba, ale dzisiaj, no ja zachowałem jeszcze jedno, ja mam inną funkcję publiczną, której zapomnieliśmy powiedzieć, że jestem rzecznikiem, publicznym rzecznikiem Społecznej Inicjatywy Ustawodawczej Tak dla Rodziny, Nie dla Gender, wypowiedzenie konwencji stambulskiej i tak dalej. I pomijając to kompletną odmowę dyskusji ze strony opozycji, to jak ja byłem rok temu w parlamencie przedstawiać ten projekt, to bez przerwy tam pani, nie wiem, Wanda Nowicka i inni, bez przerwy projekt PiS-owski. To skoro ten PiS tak rządzi, to dlaczego jeszcze nie jest uchwalony? Mhm. Dlaczego jeszcze nie jest uchwalony? Czyli jakby pan miał powiedzieć, ta druga rzecz, bo jak pierwsza, mówimy, którą nie, to, różni pana zatrzymajmy się na chwilę nad tym, wie pan, bo jak o tym mówimy, że o, prawie do czy o potrzebie niuansu, czy o konieczności indywidualnej odpowiedzialności, indywidualnego stanowiska i tak dalej, no ja jestem świadkiem bezpośrednim. No po prostu nikt nie podjął dyskusji z przedmiotem, z argumentami, ani nawet nie uznał podmiotu tej inicjatywy, tylko mówiono, tutaj PiS przysłał jakąś inicjatywę i tak dalej. To kompletna bzdura. No od roku wszystko jest w zamrażarce, tak jak wszystko, co jest niewygodne. Teraz jest bezsilność. I ludzie, którzy to wykrzykiwali wtedy, nawet nie pofatygowali się, żeby no trochę skorygować swoje stanowisko. No ale mówię, druga sprawa, wie pan, no oczywiście, że tamte projekty powinny być uchwalone i różnica tych dwóch filozofii politycznej, to jest różnica, jaka była w atmosferze, która towarzyszyła staraniom o zmianę konstytucji w 2006-2007 roku, które się zakończyły, no używając, wie pan, tej inwencji, którą w Parlamencie Europejskim wprowadził przewodniczący Tajani, trzeba powiedzieć, pełnym sukcesem. Wyjaśnię, o co chodzi. Kiedy był wniosek, taka, wie pan, słynna historia, tam było takie starcie Ryszarda Czarneckiego z Różą Thun, tam co powiedział coś, co dla niej było, co ją bardzo poruszyło. No i ona złożyła skargę do parlamentu, był wniosek o odwołanie Czarneckiego. Wynik wniosku nie był pewny i nic z tego nicowego. Mamy już głosować, wiceprzewodniczący odwołuje się większością kwalifikowaną, 2/3 głosów. Mamy już głosować, przychodzi przewodniczący Tajani i mówi, odbyłem konsultacje z moimi służbami i wyjaśniam, że głosów wstrzymujących się nie będziemy liczyć. Że większość kwalifikowana to będzie dwukrotna przewaga głosów za wnioskiem nad głosami przeciwko wnioskowi. Głosów wstrzymujących się nie liczymy. Pierwsza taka inwencja w historii parlamentaryzmu. Gdybym ja to wtedy wprowadził, to mogę powiedzieć, że nasza inicjatywa zakończyła się pełnym sukcesem, bo to było gdzieś tam, no mój rozkład głosów był mniej więcej taki, to 60% za potwierdzeniem w Konstytucji prawa do życia, znaczy to ściśle biorąc to była zmiana artykułu 30, po prostu, że człowiek dysponuje niezbywalną godnością przysługującą każdemu od poczęcia. Tutaj nam się chyba jedno światełko nam się psuje. To w zasadzie było, wie pan, to nie był artykuł 38, tylko to było tak dosłownie biorąc. Będziemy musieli poprosić, to jest na fonii. Zawsze się tak zdarza, że coś się zdarza. Nie, no to bardziej kameralnie to nie. Mamy niespodziankę, ale tym bardziej miałbym, panie Marku, prośbę o to, żebyśmy tutaj uporządkowali dla naszych słuchaczy te trzy rzeczy. Pierwsza to był Trybunał i to dość mocno wybrzmiało. Druga, jakby pan miał jednym zdaniem powiedzieć, ta różnica między panem a PiS-em. I trzecia, potem
No. To możemy. No, powinno. Ale wie on, no w ogóle. Się udać. Panie Marku, pierwsza trybunał, druga. Różnica. Nie, no mówimy o tym, że ten, że dzisiaj opinia liberalna mówi, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które jest po prostu orzeczeniem, powtórzeniem z 1997 roku, ale to orzeczenie powinno być implementowane do prawa, nawet bez tego orzeczenia. No PiS miał w 2016, w 2018 dwa projekty ustaw, które nigdy nie zostały w parlamencie rozpatrzone. I tak samo potem, no, prawo po to jest, żeby było wykonywane. I trzeci punkt? Trzeba powiedzieć, że no, partia niespecjalnie angażuje się w promocję tej, no wręcz i różnica tych podejść jest taka, ja mówię to najbardziej obrazowo, powtórzę jeszcze raz, taka jak między sposobem, w jaki opinia publiczna przyjmowała, w jaki sposób były prowadzone sprawy w 2006-2007 roku, kiedy staraliśmy się. Jesteśmy na fonii, czy nie? Jesteśmy, nie. To co do, kiedy staraliśmy się uwyraźnić 30 artykuł Konstytucji, potwierdzając to, że człowiek ma przyrodzoną godność przysługującą każdemu od poczęcia. To było takie proste stwierdzenie. W ogóle 30, tym pierwszym, który otwiera drugi rozdział Konstytucji. A tym, co się działo no, w czasie tych 100 godzin samotności, no, kiedy dewastowano kościoły i tak dalej, władza milczała i tak dalej. W moim przekonaniu te sprawy można było przeprowadzić skutecznie, zmobilizować tą część opinii publicznej i zagwarantować jakąś równowagę w debacie i tak dalej, poparcie społeczne, wyraźne, czyli poparcie społeczne dla prawa. No i trzecia rzecz, wie pan, no tylko nie bardzo widzę potrzeby sporządzenia takich katalogów, szczerze mówiąc, bo no, ja o tym wprawdzie, ja o tym dosłownie codziennie piszę i tak dalej, ale to jest kwestia oceny jakiejś części opinii publicznej, tej, która, nie wiem, będzie się chciała zgadzać z tym, co mówię i piszę, a nie zestawienie dwóch stanowisk partyjnych, bo to nie każdy musi należeć do PO czy do PiSu. To ja uważam, że pan nie ma głupszego pojęcia w naszej debacie publicznej jak symetryzm, dlatego że to pojęcie zakłada, że ludzie się mają określać nie w stosunku do realizmu, idealizmu filozoficznego, nie wobec prawicy, lewicy, nawet konserwatyzmu, liberalizmu, tylko wobec dwóch central partyjnych. No dobrze, ale to jak... Ale wracając do tej trzeciej rzeczy, wie pan, no, ja jestem bardzo się martwię tym, co się dzieje w ciągu ostatniego roku, jeżeli chodzi o te cesje suwerenności i zgodę, już nie streszczając, też mówię, nie opisując całej historii szczegółowo, ale wtedy, kiedy dyskutowaliśmy o traktacie akcesyjnym i w ogóle o wyglądzie traktatów europejskich, co one oznaczają dla Polski i tak dalej, to tak zwany mechanizm elastyczności wydawał się jakimś czysto teoretycznym takim awaryjnym wyjściem, które nigdy nie będzie zastosowane. Ja przypomnę, co to jest mechanizm elastyczności. Mechanizm elastyczności mówi, że jeżeli Rada Europejska, czyli mechanizm międzyrządowy, jeżeli rządy europejskie aktualnie działające zgodzą się na przyznanie Unii Europejskiej jakichś kompetencji niezapisanych w traktatach, w tym wypadku to jest na przykład przyznanie Komisji Europejskiej prawa do oceniania wykonywania traktatów, praworządności w państwach i tak dalej, to chociaż nie ma tego w traktatach, można to przyznać. No to jest całkowite zaprzeczenie klasycznej demokracji, dlatego że zgoda rządu w planie międzynarodowym nigdy nie oznaczała zgody państwa. To, że rząd parafuje jakąś umowę międzynarodową, to nie znaczy, że państwo ją przyjmuje. Bo po to jest procedura ratyfikacji, po to jest kontrola parlamentarna i tak dalej, po to jest promulgacja przez prezydenta. W tej chwili rządząca ekipa bardzo przyczyniła się do tego, żeby te dystynkcje pojęciowe rozwodnić pomiędzy państwem, rządem, a nawet partią. Żyjemy w czasach nieliberalnej demokracji, więc... To jest ciekawe. Kiedyś powiedziałem Fransowi Timmermansowi, że jest Jarosławem Kaczyńskim Unii Europejskiej. No jak pan zobaczy na to, jak jest wykonywany artykuł 7, no wie pan, nie może być tak, że dobro państwa usprawiedliwia wszystko, prawda?
Ale no nie może być tak, jakaż partia uzna, że dobro Polski usprawiedliwia naruszanie prawa, i więc powinna je naruszać. Chyba nie zgadzasz się. No nie, to jest. I to samo odnosi się do Europy. Roku i to samo odnosi się sporo. Do Europy. Z faktu, że ktoś powie, że dobro Europy czegoś wymaga, to nie znaczy, że można naruszać prawo. Z faktu, że ktoś powie, że jego zdaniem w jakimś kraju jest naruszana praworządność, to nie wynika, że ona jest naruszana. Dlatego, że no, ja nie muszę o tym mówić w podcaście kultury liberalnej, ale jednak kultura liberalna zakłada surowo, że pośrednie jest zapośredniczenie sądu i chociaż sąd nie jest instytucją nieomylną, to jednak jest elementem kontroli publicznej i no, bez tego no, bylibyśmy skazani na samowolę władzy. A co mówi prawo europejskie? Prawo europejskie mówi tak, że po pierwsze, że traktaty europejskie zawarły państwa demokratyczne, więc w stosunku do każdego z państw, które są jego podmiotem, jest domniemanie demokratyczności. Ja te wartości z artykułu 2 streszczam w tym pojęciu demokratyczności, powiedzmy. Mhm. I teraz, jeżeli istnieje domniemanie, że w jakimś kraju któraś z tych wartości zapisanych w artykule 2 jest naruszana, to do Rady Europejskiej, do mechanizmu międzyrządowego może zgłosić taki wniosek o stwierdzenie tego faktu albo Parlament Europejski, albo Komisja Europejska, albo grupa państw reprezentująca, albo grupa rządów reprezentująca 1/3 państw. Ale tym organem orzekającym jest mechanizm międzyrządowy, Rada Europejska. I w stosunku do Polski to nastąpiło. Nie działa teraz? I w stosunku do Polski to nastąpiło. No, Komisja Europejska zgłosiła taki wniosek, że w Polsce naruszane są wartości podstawowe, no ale są. Rada Europejska, no właśnie nie są. Rada Europejska w ogóle tego wniosku nie rozpatrzyła, to znaczy różne komitety Rady Unii Europejskiej, tam na poziomie niższym komitetów tam sprawie się przyglądały i tak dalej, ale nie było żadnego orzeczenia, nawet stwierdzającego ryzyko takiego stanu rzeczy. Dlatego, że znowu artykuł 7 mówi tutaj dwustopniowo, że oczywiście stwierdzenie, że w jakimś kraju wartości Unii Europejskiej są łamane, musi być jednogłośne, oczywiście bez zainteresowanego państwa, ale jest jeszcze mechanizm prostszy tutaj dla tych oskarżających. Sam pan powiedział o Trybunale Konstytucyjnym ale wie pan, jest w 2015 jeszcze... roku. No, to jest tylko mój pogląd. Państwowiec, to jest pan tylko... jako państwowiec, to jest tylko mój pogląd. Bo tak rozumiem trochę pogląd pana. No tutaj jest w głębokiej niezgodzie. Ale ja ten pogląd wyrażam w debacie publicznej, a nie stosuję instrumenty przymusu, żeby go egzekwować. Rozumiem. W oparciu o moje jakieś przekonanie, że ja tak sobie myślę i tak dalej. Ale jednocześnie mówię, Prawo i Sprawiedliwość, wie pan, ale zwolennicy... oni doskonale jakby wykorzystują, jak pan te nawiązania do Polski Ludowej tutaj przywołał. Nie, to ja mówię o opinii publicznej. Jeżeli pan to, ja generalnie, jeżeli chodzi o te nawiązania... Ale stosunek do pojęć. Ja uważam, to znaczy, że w latach 90. było bardzo wielu w polityce ludzi z opozycji. I nawet ludzie, którzy przyszli, tam byli po drugiej stronie, to musieli się stosować do pewnych standardów. W opozycji to było tak, że oczywiście ludzie też działali w imię jakiegoś przekonania swojej grupy. Jedni zajmowali stanowisko, mieli więcej inicjatywy politycznej, inni mniej. Często ci, którzy mniej, po prostu lepiej pracowali dla sprawy, której bronili i tak dalej. Ale każdy musiał podjąć, miał to momentum, kiedy musiał podjąć indywidualną decyzję. Narażą się, angażuje się i tak dalej. Każdy często musiał dokonać jakiegoś wyboru. Bo gdzie się angażuje. Partie były słabsze, tak dalej. W takim sensie... Środowiska, ugrupowania to nawet nie były partie wtedy. Oczekiwania posłuchu, prawda? Ale to rzutowało potem na kształt polityki lat 90., że to jednak byli ludzie, którzy przeszli przez to doświadczenie opozycji i tak dalej. No potem w kolejnych dekadach mamy coraz bardziej postępującą biurokratyzację życia politycznego. Tu mam ważne pytanie dotyczące tej polaryzacji w 2022 roku. Bo kto pamięta ten lata 90., jeszcze trochę później, to sobie przypomnij, że wcale te spory o postkomunizm to nie były letnie. I moje pytanie, ale moje pytanie z dzisiejszego punktu widzenia, nie chodzi mi o to, żeby przypominać detale z lat 90., tylko o to, czym się różni pana opinii, skrajna polaryzacja dziś od tej polaryzacji, którą wtedy nazywano polaryzacją postkomunistyczną, bo wtedy uważano ją za głęboką, nieprzezwyciężalną. Tak. Już wtedy pisano o dwóch Polskach przecież. No to były różnice poglądów i one były. No, wszyscy socjolodzy potwierdzali, że Polaków dzielą przede wszystkim dwie kwestie, stosunek do religii i stosunek do PRL-u. I to były dwie kwestie takie osiowe. Bardzo często no, niektórzy uważali, że powinny być inne, że to nie jest dobrze i tak dalej, ale one po prostu były. Ale to mówi się, różnica... że dziś tak źle jak dziś, to nie było, ale prawda? To... No, ale wtedy też
nie traktowano lekko tych polaryzacji? Jak pan myśli? Są w ogóle różnice pana zdaniem? Są bardzo, bardzo poważne, że to jednak była, że to jednak podmiotów prowadzących życie polityczne i obecności indywidualnych stanowisk było o wiele więcej. Reakcja na tamtą sytuację była bardzo niezdrowa. I tu muszę jedną rzecz powiedzieć, że należałem do takiej niewielkiej mniejszości, która głosowała przeciwko wprowadzeniu w Polsce tych progów wyborczych. W ogóle, bo Wiesław Chrzanowski... Uważano, że to ratuje Polskę. Że to ratuje, przy nas przed bałaganem. Tak, no, mówiono, że przyjmiemy system niemiecki, podczas gdy w Niemczech to zupełnie inaczej działa, bo w Niemczech, no przecież to nie jest tak, że to są wybory, tam próg 5%, on jest, ale wybory pierwotne są w okręgach jednomandatowych. Jeżeli jakieś stanowisko ma poparcie społeczne, to wystarczy 3 mandaty zdobyte w okręgach jednomandatowych, żeby miało reprezentację tą proporcjonalną z tej drugiej puli. Znaczy na tej zasadzie to przykład no, szczególny, no, ale tak to działa, na tej zasadzie PDS, czyli postkomuniści mieli zawsze reprezentację w Bundestagu, no bo zawsze ich było stać, żeby we wschodnich Niemczech zdobyć te 3 mandaty i potem niezależnie od tego, czy mieli 2% czy 3%, to dostawali tą reprezentację, bo taki pogląd istniał i on był reprezentowany. Ja mówię, dla mnie może być wyeliminowany, to jeżeli chodzi o postkomunizm, mógłby być równie dobrze wyeliminowany. Tak, ale mnie interesuje ta polaryzacja, ale szacunek była wtedy potężna polaryzacja, mówię, teraz ja głosowałem, może to jest stała Polska, Trzeciej Rzeczypospolitej. Nie no, różnice są rzeczą naturalną w wolnym społeczeństwie. Coś no, więcej, skoro ludzie zajmują stanowisko, to się różnią. Nie? No ale jeżeli się nie zapraszą do studia, jeżeli nasza rozmowa, już sam fakt naszej rozmowy będzie budził opory u wielu, wielu ludzi, to trzeba powiedzieć jasno. Że mamy do czynienia... W tych dniach, o których ta książka jest, ale tak... to Tomka Terlikowskiego zaproszono do Tok FM-u i rozległy się i potem wieczorem, bo rano kogoś, nie wiem... Tomka i kogoś tam jeszcze innego, ale w każdym razie rozległy się protesty słuchaczy, rewolucja na ulicach, a kogo wy zapraszacie i tak dalej. No i wieczorem był taki komunikat, nie wiem, czy to był na poziomie Agory, czy zarządu Tok FM-u, czy jakiegoś kolektywu dziennikarskiego. To RMF czy Tok FM? RMF, przepraszam, Tok FM-u. Tok FM, jeszcze raz powtarzam, zaproszono Tomka do Tok FM-u, to chyba Janek Wróbel go zaprosił. I wieczorem był komunikat, nasi dziennikarze biorą czynny udział w rewolucji, są na ulicach, przepraszamy słuchaczy, których zawiedliśmy. No, przepraszają, że zaprosili człowieka, którego można chwalić, czy ganić, że to się w wypadku Tomka zmienia, bo ci go wczoraj ganili, dzisiaj go chwalą i odwrotnie. Nie wiem, dzisiaj państwo mają tak. Książkę, proszę bardzo, Karolina Wigura, Tomasz Terlikowski, Polka ateistka kontra Polak katolik. No właśnie, tu mamy książkę, prawda? No tak, a tam był komunikat radiowy, że przepraszają, że urazili słuchaczy, zapraszając Tomka do studia. No, no gdzie my żyjemy? No ale wie pan, no to nie jest jednak tak, że to można kierować wzrok w jedną stronę. No, jeśli chodzi o media publiczne, to przecież tam zaproszeń środowiska inne niż te, które są za partią rządową, jeżeli dostają, to bardzo rzadko. I zwykle w programach o charakterze intelektualnym, takim, który za specjalnie nie dotrze do szerszej publiczności, telewizja publiczna no, przyczyniła się w bardzo dużym stopniu do tej polaryzacji. Znowu wbrew zapowiedziom, kiedyś Jarosław Kaczyński mówił o tym, że jeden kanał telewizji publicznej powinien być dla prorządowy, drugi dla opozycji. Ja co do tego pomysłu mam wątpliwości, ale nawet tego nie zrealizowano. Ale taka uwaga mała, że w gruncie rzeczy obie dominujące partie uważają, że kiedy krytykują, że nie ma pluralizmu, to mają na myśli... Jedne, że w mediach prywatnych, drugie, że w mediach publicznych, albo to tak naprawdę chodzi im o pluralizm reprezentowania tych dwóch stanowisk. I tak samo w konstytucji, proporcjonalność wyborów. To wszystkie, kiedyś zapytałem jednej koleżanki z Platformy Obywatelskiej w samolocie, jak leczyliśmy do parlamentu, mówię, wy coś tak na ten pomysł PiS-u, żeby zmniejszyć okręgi wyborcze, czyli podnieść realny próg, wy coś tak mało protestowaliście. A po co mieliśmy protestować? To jest ta wspólnota cynizmu i tak dalej, wie pan. Nawet konstytucyjne pojęcie proporcjonalności wyborów oznacza proporcjonalny poziom między dominującymi partiami, a nie proporcjonalną reprezentację opinii publicznej. Ja uważam, że to jest bardzo szkodliwe nie tylko dla wolności, ale również dla państwa. I dla dobra wspólnego, i dla wolności. Jednocześnie. Dlatego, ale ten, kto ma władzę, też obowiązek wyznaczenia pewnych kierunków. I jeżeli mamy debatę po wyborach prezydenckich, w której występują przedstawiciele trzech czasopism prawicowych,
dla podsumowania, plus jedna osoba tam także o poglądach raczej konserwatywnych, no to jest trudno się dziwić, że potem media, które nie sympatyzują z tym obozem, mówią, no dobrze, my będziemy się wygłupiać, zaprośmy też 3-4 osoby ze swojego obozu, przynajmniej będzie... Myśli pan, że taka jest kolejność? Nieodwrotna? Ale czy to ma znaczenie, bo to dojdziemy do tego jajko czy kura? Ja znowu opowiem historię osobistą, bo najlepiej mówić o swoich osobistych doświadczeniach. Ja w sumie dość często występowałem w TVN-ie. Do pewnego momentu. Do pewnego momentu, kiedy stwierdziłem, że mogę brać udział w jakiejś trybunie, tak to nazwijmy, 10 na 1. Bardzo, bardzo proszę, bardzo chętnie. Będę polemizował z 10 adwersarzami. Natomiast no, nie mogę brać udziału w meczu, w którym sędzia gra po jednej stronie. I mówię, jeżeli państwo mnie zapraszacie na dyskusję z prowadzącym, ja bardzo chętnie. Proszę dzwonić, przyjdę i tego, na wywiad. Pan co, idę do telewizji publicznej i dochodzi do takiej sytuacji, w której prowadzący daje głos, tam pierwsza rundka, a w drugiej kolejności, kiedy już mogło dojść do polemiki, pominął mnie w tym rozdaniu, więc ja powiem nie, w ten sposób. Powiem, do czego zmierzam, że powiedziałem w TVN, ja powiedziałem jasno, że zapraszacie państwo na wywiad, czekają was moje stanowisko, proszę bardzo, przyjdę. Natomiast na tak zwane dyskusje nie chodzę, bo w tak zwanej dyskusji z reguły się rozmawia, jest jeszcze jeden super dyskutant na szczególnych prawach, który dyskutuje, tylko właśnie ma prawo przerywać, udzielać głosu, odbierać, jest prowadzący i tak dalej. Więc jeżeli prowadzący chce ze mną podyskutować w wywiadzie, proszę bardzo. Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi o innych poglądach. Natomiast jeżeli to ma być symulowanie dyskusji... Niech pan wierzy, w mediach publicznych jest dokładnie to samo. Ma pan prowadzącego, prawda, jest karty są rozdane i to generalnie nawet nie tylko nie jest kwestia nieprzyjemnej sytuacji, ale też tego, że naprawdę nie można, już nie mówię o jakiejś dyskusji, bo to w ogóle, prawda, format współczesnych mediów to w zasadzie w dużej mierze unieważnia, ale nawet możliwość wyrażenia swojej opinii jest jakoś tam. Właśnie, czy to słowo cenzura, nie, to jest coś nowego, to jest coś innego, to jest jakiś rodzaj takiej waty, którą się otoczy, te niewygodne opinie. I stąd moje pytanie, jak pana zdaniem, bo my się różnimy w tylu kwestiach, jak pana zdaniem powinniśmy się zmieścić w jednym państwie? No bo w zasadzie można powiedzieć, że niektórzy sugerowaliby, sugerują, tak, że jak się nie podoba, to sobie wyemigrujcie, tak, teraz do mojej strony, do mnie. To właśnie jest okej, ale to jest trochę tak, że to odbieram, było to reakcja, nie? Prawda? Tak, ale to jest nie pytanie... Wie pan, hasło wie pan, że to nie jest tylko tak, że teraz powiemy, że to jest mutacja takiego pięknego hasła z początku lat 90., tylko że ono wtedy było niszowe. Wiosna wasza, nasza. No, PKM też gdzieś tam jest. I to potem tam... Ale odpowiedzmy tak, żeby pan powiedział, to co by pan zrobił, nie wiem, przejmuje pan władzę, no teraz pan nie przejął, prawda? Inne osoby, z którymi się pana droga rozeszła i co? To jest tak, że osoby... niewierzące, agnostycy, osoby, które nie podzielają pana przekonań dotyczących aborcji, eutanazji, są Polakami, mówią językiem polskim, urodziły się tutaj, w ogóle pytanie, czy jestem Polakiem, by zdziwiło. No ale sugestia, ma się wrażenie, że sugestia w tej debacie jest taka, nie zgadzamy się w tak ważnych sprawach, to na Księżyc albo wyemigrować, mam wyemigrować? Żyjemy w czasach demokracji nieliberalnej. Dam panu jej ilustrację, świeżą zupełnie. To jest przyjęcie ustawy tej RFMA w Stanach Zjednoczonych. Ale mówmy o Polsce. Ale pan pozwoli. To Nancy Pelosi mówi po tym, ta ustawa, to o szacunku dla małżeństwa, która mówi, że nawet Stany, czyli państwo, no jednak... Właściwa nazwa Stanów Zjednoczonych to są Zjednoczone Państwa Ameryki Północnej i tak się zjednoczyli wtedy, kiedy przeprowadzali rewolucję amerykańską. I że nawet jeżeli jakieś Stany nie uznają w swoim ustawodawstwie małżeństw homoseksualnych, to mają uznawać za małżeństwa na podstawie dokumentów z innego stanu,
Albo odwrotnie, albo jest jeszcze tak zapośredniczony, jeżeli ktoś to tam w Hiszpanii na przykład ten dokument uzyska, to wystarczy autoryzacja jednego stanu w Nowym Jorku i to działa już w każdym innym, w Teksasie i tak dalej. Nancy Pelosi mówi dzięki tej ustawie, no nie używa słowa specyfikujemy, ale ekstremistów, którzy są, którzy kwestionują małżeństwo homoseksualne i tak dalej. Kim są ci ekstremiści? Ci ekstremiści to są ludzie, którzy w czasach Billa Clintona przyjęli ustawę Doma, o ochronie małżeństwa. I w ten sposób się traktuje połowę społeczeństwa, czy większość społeczeństwa w bardzo wielu stanach, ekstremiści. O Polsce. Jak nie, pana no, zdaniem ja pan... zmieścić się w jednym państwie, bo to naprawdę ja mówiłem o Unii Europejskiej. Tam rządzą demokraci, jest prezydent Joe Biden, w ogóle inna sytuacja. Ale dzisiaj jest tak, że po 7 latach z wielu stron płyną takie sygnały, że w zasadzie to w jednym państwie nie chcemy się mieścić, i jak się komuś nie podoba, to niech sobie wyjeżdża. Stąd między innymi te sugestie, że nie wiem, jest się jakąś agenturą, nie wiem, francuską, niemiecką, hiszpańską, czy rosyjską, równie. Że chce się wyprowadzić, że antyeuropejskie, wie pan, że to jest skandaliczne, wie pan, że pani ta, jaka jest pana odpowiedź na to, żeby mamy się zmieścić w jednym państwie na przyszłość, kiedy naprawdę różnimy się poglądami? Ja kiedyś swoje skromne środki zaradcze podjąłem. W 2010 roku, kiedy no, zupełnie wbrew sobie, bo ja chciałem do Smoleńska kandydować w wyborach prezydenckich, potem już nie chciałem, no ale moje środowisko uważało, że wykonaliśmy jakąś pracę, musimy być reprezentowani, zresztą spotkaliśmy się kuluarowo z Jarosławem Kaczyńskim, on mówi, no chcesz kandydować? Ja mówię, nie, akurat nie chcę, nie chcę, ale muszę naprawdę, bo wy nie uznajecie naszego mandatu, no i 2 lata potem się w tej sprawie porozumieliśmy, no więc muszę jakoś go potwierdzić, że mamy ten mandat społeczny, ale bardzo nie chcę, mówię i tego, no ale będę, no i w każdym razie ja wtedy mówiłem, że wybór kandydata, który jest z dwóch dominujących partii będzie oznaczał pogłębiającą się polaryzację, to 12 lat temu, no i mówię, no swoją jakąś próbę podjąłem, uważając, że tylko, że jeżeli no tym rzecznikiem władzy suwerennej będzie ktoś psychologicznie, organizacyjnie, po ludzku, niezależny od tych, to ma szansę wykorzystać ten urząd do tego, żeby gwarantować jakieś minimum dialogu. No, jak byłem marszałkiem Sejmu, to uważałem, że prezydium Sejmu to jest może ostatnie miejsce, gdzie przedstawiciele większości opozycji mogą ze sobą rozmawiać, również z zamkniętymi drzwiami, albo występować publicznie ze swoimi ustaleniami i tak dalej. I starałem się to robić, ale wie pan, ale to wymaga. Ja parę razy o tym mówiłem, bo nie pociągnęliśmy tego wątku. Moim zdaniem, kiedy Viktor Orban powiedział, że o tej erze demokracji nieliberalnej, to on nie stawiał postulatu, on stawiał diagnozę. I to jest wewnętrzna ewolucja liberalizmu. To liberalizm 2.0, który od wolności politycznej przeszedł do zmieniania społeczeństwa, a potem do wykluczania tych, którzy się nie zgadzają na tą zmianę. No, który... pan, no, ja z tym polemizuję, bo to, nie, to sugeruje, że rzeczywiście jest jakiś tam plan zmiany, czy jakaś ludzie nie agenda. Działają według planu. Ludzie, no. ludziom pan, choćby... Ludzka biografia to jest plan. To jest sekwencja. Wrażliwość społeczeństw się zmienia. I no tak, część no, osób chce eliminować, prawda, źródła cierpienia, które były... No, istnieje jakaś mniejszość i tak dalej, ma swoje racje, ma ze sobą choćby przyzwyczajenia, które są drugą naturą i tak dalej. Większość jest katolicka. Tradycję prawną i tak dalej. Mówimy o świecie naszej cywilizacji. Jak by pan zmieścił ludzi w jednym państwie? Bo ja cały, czas, no, ja, cały ja, czas... Ja nie mam problemów, jak pan wie, że życiem w jednym państwie z ludźmi, którymi się różnimy. Jest taka chęć, prawda, narzucenia swojej agendy, przeforsowania jej za pomocą narzędzi prawnych, następnie użycie środków przymusu. No, ale jest też i jak się komuś nie podoba, to do widzenia. No trochę takie... No, taka jest też taka tendencja do tego, że jeżeli są jakieś racje ideologiczne, to traktowania, uważania, że one mają pierwszeństwo przed prawem, bo prawo powinno je wyrażać i tak dalej. No więc ja mówię panu o Donaldzie Tusku. No, przecież no to ja mówię Morawiecki senior, który mówi, że naród ponad prawem i wszyscy biją brawo, jakby od 25 lat nie było
państwa niepodległego. Kornel był wspaniałym człowiekiem. A nie mówię, że nie, ale że tak powiem, to było... No, więc o tym rozmawiajmy. No, Standing Donation dostał. Donald Tusk organizuje wiec przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdza, że Konstytucja Rzeczypospolitej ma pierwszeństwo przed prawem europejskim. No przecież dwa czy trzy orzeczenia Trybunału z lat 2003-2007 mówią to samo, że traktat akcesyjny był legalny, nie naruszał Konstytucji, dlatego że Konstytucja zachowuje pierwszeństwo. I no to mówi expressis verbis. Co więcej, no, orzeczenie, polska doktryna konstytucyjna mówiła, że gdyby istniało podejrzenie, że wszystkie zastrzeżenia dla suwerenności będą traktowane czysto formalnie i tak dalej, to byłyby powody twierdzić, że to jest sprzeczne z konstytucją. Polska weszła, ja mówię o racjach prawnych, bo być może można było prawo ominąć. Polska weszła do Unii Europejskiej. Nie, powinno się podejmować decyzje polityczne, których... I tu o dziwo mam wrażenie, czytając pana teksty, jakieś podobieństwo... Mhm. Wolelibyśmy chyba przekonywać ludzi, a narzędzia prawne zostawić z tyłu. To znaczy niech one przyjdą wtedy, kiedy jakaś opinia komisarza się ugruntuje. Ja uważam, że funkcja parlamentu szczególnie jest kontrolą. A jeśli się nie zgodzimy, no bo w takich sprawach jak od aborcji po eutanazję, tak. Jeśli się nie zgodzimy w tych sprawach, i ten cała praca pana do przekonywania nie przyniosłaby rezultatu, to sięgnąłby pan po prawo, żeby zmusić innych do podzielania swoich opinii? Żeby chronić życie człowieka, tak. No, musi chronić, tak jak pan sięgnie po wolność słowa, czy obrony godności ludzkiej, czy obrony ludzi przed przemocą, nie mam żadnych wątpliwości, że jest... Państwo, ja muszę powiedzieć, że... Państwo musi chronić ludzi. No to jest pierwsze. Bezpieczeństwo jest warunkiem wszystkich innych wolności, bo jak nie ma bezpieczeństwa, to nie możemy ich używać. Państwo musi ludzi chronić. Jeżeli mamy na przykład kwestię wyboru dotyczącego aborcji, to ja cały czas nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego nie możemy przyjąć takiego rozwiązania, które jest zupełnie proste, że zostawiamy ludzi z ich sumieniami. To nie znaczy, zostawiamy, jeżeli ktoś chce dokonać aborcji, to dokona tej aborcji, ale to nie zostawiamy ludziom z wyboru też niedokonania aborcji. Rozumie pan. I nie wchodzimy ludziom w sumienia, nie wywieramy presji na lekarzy. To nie znaczy, że jeżeli zostawiamy możliwość dopuszczalność aborcji, że te aborcje mają być, nie wiem, dokonywane masowo, że chcemy. Nie, niech każdy w swoim sumieniu zdecyduje. Nie musimy zmuszać ludzi do heroizmu. Możemy uszanować godność innych osób. Ale sumienie... Nie wejdzie pan do sumienia. Sumienie jest transcendentne. Czy ono nie podlega państwu. No. I mnie w ogóle nie interesuje to, czy na przykład... Jeśli ktoś jest niewierzący... Mnie w ogóle nie interesuje to, czy ktoś, kto na przykład... czy ludzie chodzą bezpiecznie po ulicy. Dlatego, że w Polsce nie ma chuliganów, prawda? Czy chodzą bezpiecznie dlatego, że chuligani się boją prawa? Nie kwestia sumienia tutaj. Sumienie to jest absolutny immunitet, no. Sumienie to jest absolutny immunitet. To, czy ktoś chce zabić dziecko, czy nie chce go zabić, to jest kwestia, ja tego nie zmienię. To się rozstrzyga tylko w jego, to jest starcie sił moralnych wewnątrz ludzkiego sumienia, w tym sanktuarium. Natomiast jest problem trzeciej osoby. Trzeciej osoby, która podlega ochronie. I na tym polega problem. Nie na tym, że pan chce... Człowiekowi nie można narzucić miłości, dobrej woli, stanowczości, rozterek i tak dalej. Ja rozumiem, ale właśnie dlatego, wiedząc, że te karty zostały już rozdane, chcę... Wracać do tego pytania. To wyjaśnia. Żaden normalny człowiek nie mówi do swojej żony, słuchaj, jak się ma płód. W ciągu 300... Żaden normalny mężczyzna, kiedy dotyka brzucha swojej żony, czy kobiety, czy dziewczyny, która nosi jego dziecko, wie, że dotyka, to nie mówi, jak płód się ma, prawda? Człowiek żyje i... Od 300 lat robiono z terminem prawa natury, co się tam żywnie komu podobało, z tym, że totalitaryzmy na swój sposób je wykorzystywały. Chodzi mi o inne pytanie. Mnie zrobiło wrażenie, to szeroko melanżone. Jak mamy się pomieścić w sytuacji, w której ktoś... życzliwie, w sensie takim, że nie będzie z panem tutaj doprowadzać do jakiegoś zenitu debaty, w której
będzie ostre słowa czy coś, w ogóle mi to nie odpowiada temperamentu, ale przeanalizuję sobie, przechodzę przez te punkty, nie zgadzam się z panem, mam inny światopogląd, w zasadzie w tych kluczowych punktach, w których rodacy by się bardzo ze sobą pokłócili. Teraz, jak mamy się pomieścić, kiedy, jak mamy znaleźć to, co Rawls nazywa overlapping consensus, czyli taki jest zgoda, która przeskakuje ponad światopoglądami, żeby w Polsce z naszą specyfiką, z naszą kulturą, z naszymi uwarunkowaniami, no nie było tak, że znaczy strony zamieniają się miejscami i za chwilę, dajmy na to, w 2023 roku opozycja przejmie władzę i będzie cała masa sygnałów, to teraz wylećcie na księżyc. No, na to się zanosi. To. No to ja pytam, jakby pan to rozwiązał, żeby się pomieścić z pana przekonaniami, zanosi. Które w latach 90., proszę państwa, pan uchodził za ekstremistę w oczach wielu osób. Ja niestety ostatnio napisałem taki tekst, który dokumentuje ewolucję moich przekonań w ostatnich latach, bo tu mówiłem bardzo wiele surowych rzeczy w tym Trybunale i tak dalej, wie pan, ale jak ja widzę, jeszcze raz powtórzę, jak ja widzę zachowania Donalda Tuska, jego kompletny nihilizm prawny, no, to Jarosława Kaczyńskiego powinien pan, nie pan posłucha, po przecinku tu dodać, to wtedy zaczynam się zastanawiać, czy woluntaryzm prawny Jarosława Kaczyńskiego nie jest tylko zrozumiałą reakcją na nihilizm prawny Donalda Tuska. Dlatego, że ja mówię, no, żyjemy, no, mamy żyć każdy w państwie prawa. Nie, mi jednak o prawicy, to za każdym razem musi być to, że ktoś zaczął. A ja się pytam, a kto skończy? Nie. Rozumie pan? Wiem, Tusk, to ktoś powie, Kwaśniewski, a w ogóle to Wałęsa. Tak? Ja mówię, a kto skończy? To znaczy, kto powie, ten się zachował nieprzyzwoicie, to ja tak nie zrobię. No kto zakończy? Ustalmy. Ja już swoją próbę podjąłem, to o tym mówiłem. Nie, no rozumiem, nawet, jeszcze podkreślę naszym słuchaczom, próbę, że jak pan się ze swoimi poglądami nie zgodził z Jarosławem Kaczyńskim, to pan opuścił ten klub i dzisiaj pan nie jest beneficjentem. Jedną próbę podejmowałem w sposób ciągły, to znaczy realizowałem w prezydium Sejmu i tak dalej, już tam konfliktów rozładowaliśmy, no między innymi ten, kiedy opozycja chciała antysejm zrobić, tam porozumienie Tusk-Giertych i tak dalej, i parę innych, i jak mogłem, to pracowałem nad tym, żeby ten parlament przynajmniej był jakimś miejscem, gdzie można przynajmniej konflikty rozwiązywać. No i potem drugą, no mówię, no w tych wyborach w 2010, ale to już była tragiczna, zupełnie tragiczna sytuacja, gdzie, jak mówię, już to wyjaśniłem, jak to było. No ale to była jakaś tam próba i w moim przekonaniu tak to działa, że my żyjemy w takiej sytuacji. No. To pan poza powiedział, tym, pan poza powiedział tym, jedną straszną jest rzecz. Cały szereg, no, jest cały szereg rzeczy, gdyby zmniejszyć ten konflikt, jest cały szereg rzeczy technicznych, które można by zrobić, bo niewątpliwie, wie pan, tą polaryzację życia publicznego jeszcze wzmacnia, no, ten system wyborczy, o którym mówię, zupełnie racjonalny, bo zawsze powtarzam przykład Izraela. No, mają system wielopartyjny, przy każdym poważnym sporze partie się dzielą, wszystkie wojny wygrali. Rządu w tej chwili nie ma, państwo działa. Teraz jest. Jest już rząd kiedy? Dzisiaj? Tak. Za 5-12. Okej. Za 5-12, tak? No, tuż przed tym osiągnęli kompromis. Najbardziej prawicowy rząd w historii. Tak mówią. Tak, ale przez poprzednie miesiące, przez tygodnie, no, nie było rządu, państwo działało i było bezpieczne, mimo tego, że jest właściwie wyspą geopolityczną. Ale jesteśmy po rozbiorach, u nas taka histeria, że różnice polityczne i tak dalej wywołają jakieś nie wiadomo co, i usunęliśmy te różnice polityczne, powstała polaryzacja i do czego to służy. Ja uważam, że wie pan, jest cały szereg rzeczy technicznych, na przykład to finansowanie partii politycznych, no sprawia, że każda z tych central partii ma konsolidujący majątek. To jest taki majorat, który odziedziczy tylko jeden. Tak jak w Anglii. Zlikwidowałby pan to? To jest majorat niezdecydowanie. Zdecydowanie albo system niemiecki, wszyscy albo jęczeli przedtem, że lobbyści, tak. Niejasne finansowanie. Albo system niemiecki, gdzie rzeczywiście inicjatywy oddolne też są finansowane, bo tam jest inny próg finansowania partii politycznych, inny punkt wchodzenia publiczną parlamentu. Broniłem jej, to w ogóle to jest jeden z moich dorobków politycznych, że ją broniłem kiedy byłem przewodniczącym Rady. Bo wtedy, no, w kółko wracamy do jednego, prawda, bo wtedy Kongres Liberalno-Demokratyczny miał obsesję wręcz, sprywatyzowanie jednego kanału telewizji publicznej i sprywatyzowanie ośrodków regionalnych. Ale wie pan, że teraz to ja pierwszy raz się zastanawiam, czy nie powinno się sprywatyzować telewizji, ale przez kolejne... Po tym, co się stało,
to mam w głowie taką myśl lat 90., że prywatyzacja, o czym się zapomina, służyła też temu, żeby zdekomunizować. To dzisiaj jest zupełnie zapomniane, ale chodziło o to, żeby wyrwać, znaczy zmienić reguły gry w tych miejscach. To czasem przynosiło gorsze efekty, czasem lepsze, to jest długa historia, ale chodzi o to, że teraz, prawda, no po tym ustanowieniu standardów, po tym jak były już prezes Kurski wyczyścił od góry do dołu, chyba, nie wiem, może operatorzy kamer zostali tam z poprzedniego rozdania, to i o standardach, to już żeśmy wspominali, to co zrobić z telewizją. To jest ten modus operandi radykalnej centroprawicy. I tak to działa. No. Ale pan by, ja uważam, że tego nie. Telewizja publiczna pana ideału to jest pluralizm? Czy... Nie, taka jak była wtedy, kiedy byłem przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No, miał pan wielu wrogów za te wartości dobrze, chrześcijańskie w mediach publicznych. To dobrze działało, jak sądzę, że dzisiaj wszystkim się tamta telewizja podoba. Była telewizja. No ja nie wiem, ale wie pan co, jeszcze jedna rzecz, no, bo tu pan powiedział rzecz taką niebywałą, to znaczy... A może źle zrozumiałem. Minister Szymoniak był wtedy wysoko jakimś tam w tej telewizji, na przykład no, Rafał Grupiński i tak dalej. One to się tak, wszystkim podobały. Wspólnota cynizmu. Pan powiedział, że to było coś takiego, co działało, i pan powiedział w zasadzie na początku naszego spotkania, że nawet już ta wspólnota cynizmu może przestaje działać. Ja muszę nie wiem, bo nie mówię w tych kuluarach. Czy jest tak, że ta wspólnota cynizmu odgrywała jakąś pozytywną rolę w polskiej polityce? Nie, zupełnie nie. Bo to jest dość niepokojące, co... Zupełnie nie. No, dla mnie takim pomnikiem to było rozwiązanie parlamentu w 2006 roku. Że obie strony ma do wspólnoty cynizmu? Że jeżeli politycy mają jakiś wspólny interes, na przykład utrzymanie finansowania partii politycznych, utrzymanie progów, które eliminują konkurencję w obrębie własnego elektoratu, że każda partia działa w obrębie adresu, swoje orędzie kieruje do części społeczeństwa, jakiejś mniejszej czy większej. Jeżeli nagle się okaże, że można tutaj jakieś ten, no to działa i myślę, że to tam jakoś... No ale w 2007 roku Jarosław Kaczyński myślał, że wygra. Ja to zjawisko oceniam bardzo negatywnie, no obie strony myślały, że wygra, jedna wygrała. I co pan myśli, że teraz Jarosław Kaczyński... Ale ja bym chciał też pana zapytać o coś, bo cały czas ten temat... Musimy kończyć. Cały czas ten temat omijamy, no gdzie są te... Że, no jednak, czy rządy prawa mają działać, czy nie? No bo kiedy Donald Tusk, ja pominę sprawę prawa do życia. Ale jeżeli Donald Tusk organizuje hece, że ktoś tam wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej i tak dalej, ponieważ Trybunał powtórzył to, co powtarzał wielokrotnie pod dobrą datą. Krótko, bo ja uważam, że do polskiej, do polityki dobił się spór, w którym cały czas ludzie mówią o czymś. Nie, no ale trzeba przestrzegać tam tych orzeczeń, czy nie, bo je można zmienić. Jak amerykański tekstualista. Chcecie zmienić, nie podoba wam się prawo, to i zmieńcie. Myślę, że cały czas ten zamęt polega na tym, że wielu polityków świadomie czy nieświadomie nie dopuszcza do głosu tego, że pojawił się w polskiej polityce w gruncie rzeczy, nie że wczoraj, tylko w ciągu ostatnich kilku lat, zupełnie nowy temat. Kompletnie nowy temat, jeden z najważniejszych tematów, który na pewno będzie dzielił i już dzieli, tylko ludzie go nie nazywają w taki sposób. Mm-hmm. Czy Unia ma być federacją czy konfederacją? Czy nasze członkostwo w Unii ma być federacją i konfederacją? I to ludzie nie potrafią... No dobrze, no ale... I teraz ja mogę odpowiedzieć, że ja generalnie, biorąc pod uwagę ostatnie 300 lat i to, że Polacy przetrwali zabory bez żadnego, jeszcze gorszego, tragicznych sytuacjach, takich jak Kulturkampf i tak dalej, myślę, że zupełnie spokojnie mogą się zdecydować na federalizację Unii Europejskiej. Jeżeli to się zdecyduje, jak tak będzie w prawie, ale czy jeżeli prawo mówi inaczej, to mamy go przestrzegać, czy nie? No, to jest oczywiste, że mamy prawo przestrzegać. Prawny, no, nie, tak jak Tusk. Ale Tusk, sam pan mówi, że Kaczyński zrobił z Trybunałem... Spod dobrej daty orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, których obowiązywalności chyba nie kwestionujemy. Mówią o pierwszeństwie Konstytucji, że dlatego Polska jest w Unii Europejskiej, dlatego mogła wejść zgodnie z prawem, bo być może mogła być wepchnięta bez oglądania się na prawo, ale dlatego weszła zgodnie z prawem, że konstytucja zachowuje prymat, że nie ma supremacji prawa europejskiego. Panie Marku, co zrobi, zrobi Kaczyński? Można teraz tą zasadę zmienić w konstytucji, ale nie można jej kwestionować. No, 2023 rok. Co zrobi Kaczyński? Czy pan uważa, że on powinien stracić władzę, czy nie? Czy bym chciał? Pana zdaniem. Bardzo bym chciał, żeby prawica wygrała wybory. Tak Kaczyńskiego? Taka, jaka jest.
pan, pomimo tych różnic między wie panem... Pan, było takie piękne powiedzenie Morasa, action française nie wybiera króla Francji. To społeczeństwo wskazuje, jakie chce prawicy. Ja się mogę z tym nie zgadzać, ale nie chcę, żeby doszli ci, którzy chcą dokonać no, kompletnej destrukcji życia społecznego i suwerenności państwa. No matko, wie pan, ja myślę to samo, tylko o tym obecnym rządzie i wracamy do naszego pytania jak się pomieścić to w jest jednym państwie. I w jednej Europie. To jest ta demokracja nieliberalna. Nie wiem, czy pan już przeczytał ten artykuł Olafa Scholza, programowy o Europie, który on z Foreign Affairs wydrukował. No tak. No to on tam mówi, że trzeba zmienić traktaty europejskie tak, żeby usunąć sprzeciwy pojedynczych państw. Jak to jest, że jeżeli... No bo to jest przeciwko liberum veto. Jeżeli ja powiem, że Europa będzie działać, czy jakikolwiek polityk prawicy w Europie, jeżeli powie, że Europa będzie dobrze działać, jak zmienimy traktaty, potwierdzimy suwerenność państw, to będzie atak na Unię Europejską. Jak Scholz mówi, że trzeba obalić prawa państw funkcjonujące w traktatach Unii Europejskiej, to nie jest atak na Unię Europejską. Nie. Znaczy, on to powiedział trochę inaczej, ale debata na ten temat jest, bo we francuskiej opinii publicznej dość dużo głosów krytycznych wobec tych pomysłów powiedział bardzo wyraźnie, że Unia Europejska będzie podmiotem życia międzynarodowego, jeżeli uporządkuje swoje sprawy, Ordnung, zniesie liberum veto. Nie, no to jest jego propozycja do tego, żeby no, ale jeżeli ktoś taką propozycję zgłosił na prawicę w odwrotnym kierunku, to kwestionowanie traktatu w odwrotną stronę byłoby atakiem na Unię Europejską. Z punktu widzenia federalizmu na rozmowę o Unii Europejskiej, być może nie tak dużo czasu nam zajmie to umawianie. Zmieścimy się w tym państwie? Zmieścimy się? Się nie mamy zmieścić w państwie? No dobrze, proszę państwa. Dziękujemy bardzo za uwagę. Panie Marku, to ja tu jeszcze pożegnam się z naszymi po wyborach ktoś nie powie, no wasz czas się skończył, kończymy audycję i do widzenia. Wie pan, no ja nie wiem, my żeśmy mieli takie podejście, przecież i TVN Lex TVN nie zmierzał do tego, żeby ta telewizja działała dalej w dotychczasowej formule, a jeśli chodzi o trzeci sektor, mógłbym dużo powiedzieć o tym, jakie się odbywają tutaj, no a zresztą. Naprawdę, ja uważam, że lepiej się zajmować rzeczami niż wyobrażeniami, naprawdę, PiS tak doskonale właśnie rozwinął różne tego. Jasne, ale jeśli chodzi o strumienie pieniędzy, to... Dziś właśnie w tych strumieniach się okazuje, że cała historia prawna przez 6 lat była tylko po to, żeby teraz... Proszę państwa, Prawo do Niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcastu. Bardzo państwu dziękujemy za to, że nas państwo oglądają i subskrybują i komentują. Mogą państwo... oceniać nasz program, to z całą pewnością pomaga docierać też do szerszej publiczności. Już jutro redaktor Jakub Bodziony zaprasza na rozmowę o 300 dniach wojny z Krystyną Kurczap-Redlich. Nowe materiały mają państwo także na stronie www.kulturaliberalna.pl. I proszę państwa, raz jeszcze dziękuję za to, że nas państwo wspierają finansowo. Czasy nie są łatwe ani dla państwa, ani dla nas i tym bardziej dziękuję w imieniu swoim zespołu Kultury Liberalnej. Panu Markowi dziękuję za przyjęcie zaproszenia. W czasach polaryzacji to w ogóle nie jest oczywiste, że rozmawiamy ze sobą. Dla mnie jest naturalne. A tymczasem, jak państwo widzą, nawet takie rzeczy są możliwe, co cieszy. Na przekór i wbrew. I proszę państwa, zapraszam w następny czwartek. Do zobaczenia w Prawie do Niuansu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.